Cześć, witam was w kolejnym odcinku jak zrobić prostą grę typu Endless Runner. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy mapę i być może, że zauważyliście, gracz na boki poruszał się dosyć skokowo. Dlatego musimy rozwinąć aktualną mechanikę, żeby uzyskać płynny ruch na boki. Dodam tutaj klocek o nazwie F-interp. F jak wartości float, zmiennoprzecinkowe, ponieważ będą takie podawane na wejście i taka też wartość będzie na wyjściu tego klocka. Interp to interpolacja liniowa. Dla tych, którzy nie rozumieją, chodzi o to, że gracz będzie przesuwał się z punktu current do punktu target w sposób płynny, czyli będzie wyrzucał wartości pomiędzy tymi dwoma punktami. Należy też podać czas, w jakim będzie się przesuwał ten gracz oraz dać zegar, który jest oddzielnym klockiem, aby ten czas był dobrze liczony. W tym przypadku każde przejście przez ten klocek będzie dawało wartość pomiędzy current, czyli 0, i pomiędzy target, to w zależności jaka tam wartość jest. Działa to dobrze, ale zawsze to będzie ta sama wartość, jeżeli target się nie zmieni, a current będzie 0. Dlatego, aby płynny ruch uzyskać, należy też zapamiętać, jaka wartość została wyrzucona i to 0 zmienić na tą właśnie zmienioną wartość. Za każdym razem przy przejściu. Dlatego tworzę zmiennoprzecinkową. Tutaj właśnie i wykorzystam ją jako set, aby przypisać tam wartość current aktualną i zmienić 0 na tą właśnie wartość przy kolejnym przejściu, aby to nie była wartość od 0 do target, tylko od aktualnej wartości położenia, czyli current, do target. Czyli w pewnym momencie current będzie identyczne jak target i przesuwanie zostanie zatrzymane. Ok, zadajemy tutaj set, łączymy od początku przesunięcia, bo ponieważ pozostałe rzeczy, klocki nie mają egzeka, czyli tej białej strzałki, dlatego nie łączymy z nimi. One po prostu są wywoływane w drzewku po kolei. Ok, do current, do naszej zmiennej przypisujemy zmienną, jaka wychodzi z f-interp i zamieniamy przesunięcie na właśnie tą wartość, aby była płynna. Jednakże wciąż mamy w current 0 za każdym razem, dlatego użyjemy jeszcze raz tej zmiennej przed tym klockiem, aby skorzystać z wartości, która została zmieniona, a więc pomiędzy current już nie będzie 0 i target zostanie wybrana ta wartość pomiędzy tymi dwiema wartościami. Za każdym razem coraz bliższa targeta. Ok, możemy zobaczyć, jak to wygląda, ale zanim jeszcze to zrobimy, pamiętajmy, aby zmienić currenta też na samym początku rozgrywki, aby był 0, ponieważ to jest dosyć istotne. Czyli pozycja 0, gracz nie przesuwa się w żadne miejsce, a więc nie ma żadnej zmiany. Dopiero jak używamy przycisków, może się to zmienić. Ok, dajemy play i sprawdźmy, jak wygląda gra. Wygląda całkiem nieźle. Ruch jest płynny. Myślę, że prędkość ruchu jest właściwa, jeżeli chodzi o samą grę. Jednakże podczas projektowania mechaniki lepiej, gdy gracz porusza się nieco wolniej. Nie powinien biec, ale powinien iść. Wtedy możemy precyzyjnie zobaczyć, jak zachowuje się sam gracz i jak reaguje z otoczeniem. Zmniejszyłem trochę tą prędkość, ale zawsze można ją później przyspieszyć, gdy gra już będzie gotowa. Widzimy też jeden problem. Otóż gracz przed startem widzi całą ścieżkę, wszystkie przeszkody przed sobą, czyli może się przed samym startem przygotować na wszystkie przeszkody, na które natrafi. Aby uniemożliwić takie oszukiwanie, zmienimy trochę pozycję kamery na nieco wyższą, dzięki czemu będzie widział tylko fragment ścieżki przed sobą i przez startem nie będzie mógł się przygotować na wszystko, co na niego czeka. Czyli coś takiego, widzimy zaledwie 2-3 przeszkody przed sobą, i też widzimy, że gra nie kończy się, gdy gracz uderza w przeszkodę, ponieważ nie stworzyliśmy klocka, który tworzy reakcję podczas uderzenia. Ale możemy to zrobić teraz. Dodam nowy klocek o nazwie Event Hit. On odpowiada za kolizję, czyli uderzenie. Uderzenie gracza w pudełko od przodu, od boku, ale również na uderzenie, gdy podskoczy, bo w pewnym momencie uderza o ziemię. Bądź gdy spada, też uderza o ziemię, więc nie ma mechaniki spadania i skakania, ponieważ to też by było uznawane za uderzenie, a więc koniec gry. Można oczywiście się przed tym zabezpieczyć, ale łatwiej jest to po prostu zignorować. Dodałem symulację fizyki, którą użyję w graczu.
Gracz domyślnie ma, postać gracza domyślnie ma włączoną fizykę, ale można ją włączyć i ustawić odpowiednie zachowanie. Chciałbym, aby gracz upadł. Oczywiście to zależy od gry i wieku, dla której tą grę tworzymy, bo może po prostu zasnąć, zniknąć, albo po prostu umrzeć, tak jak tutaj. Ragdoll jest dozwolony, o ile się nie mylę, od lat 16, więc myślę, że dla nas nie będzie takiego problemu. Czyli włączymy mechanikę podczas uderzenia, mechanikę ragdolla. A więc postać idzie, gdy uderzy w pudełko, włącza się ragdoll. Jednakże kapsuła, która faktycznie jest grą, dalej się przemieszcza. A więc musimy się zabezpieczyć, żeby nie tylko gracz ginął, ale też się zatrzymywał, żeby nie mógł ominąć samą kapsułą, bo postać została, ale graczem jest kapsuła. Więc musimy zabezpieczyć się też przed tym, aby po prostu po śmierci, po kontakcie z otoczeniem, z przeszkodą, gra się kończyła. Stworzymy nową zmienną typu Bulowskiego i domyślnie będzie włączona, ponieważ startujemy grę od samego początku, więc gra jest tak jakby włączona na samym starcie, ale ustawimy, że gdy gracz uderzy w jakąś przeszkodę, to gra się zatrzymuje. Ta zmienna będzie kontrolowana w innych miejscach, natomiast tutaj po prostu po uderzeniu ustawimy, żeby zmieniła się z true na false, z jedynki na zero. I wykorzystamy ją w momencie przesuwania się do przodu. Czyli gracz może się przesuwać do przodu, tylko jeżeli ta zmienna jest true. Jeżeli false, po prostu nie łączymy tego z niczym, czyli po prostu gracz nie porusza się do przodu. To jest jedna z możliwości, którą wykorzystamy, ale fajnie jeszcze, jeżeli gracz też nie będzie mógł się poruszać na boki, mimo że do przodu już nie będzie się poruszał. Dlatego użyjemy to też w mechanice poruszania się na boki. Czyli po prostu zatrzymamy możliwość ruszania graczem w każdej możliwości po uderzeniu. Czyli nie może poruszyć się ani do przodu, ani na boki. Do tyłu oczywiście też nie. Więc korzystając z czegoś takiego, możemy zobaczyć, jak wygląda mechanika. Uderzymy nieco kantem, no i widzimy, że postać fajnie fizycznie się zachowuje, ale nie możemy grać już dalej. Na samym końcu tego odcinka przystosuję jeszcze mechanikę do sterowania padem. W przypadku klawiatury jest to dosyć proste. Jeżeli przycisk nie jest wciśnięty, mamy wartość 0. Jeżeli jest wciśnięty, mamy wartość albo minus 1, albo 1 w zależności od klawisza, ale nie ma wartości pośrednich. Jeżeli mamy pada, mamy gałkę analogową, którą możemy przechylić z różną siłą. Wtedy mamy wartości od minus 1 do 1, czyli możemy się ustawić w pozycji, w której omijamy wszystkie przeszkody. Jesteśmy pomiędzy nimi. Aby tego uniknąć, stworzę dwa warunki. I pad będzie działał podobnie jak klawiatura, czyli gdy przechylony jest o więcej niż pół w prawo, to zamieni tą wartość na 1. Jeżeli przechylony jest w lewo o mniej niż minus pół, to też zamieni tą wartość, ale na minus 1. Po przeciwnym razie wartości będą równe 0. Wykorzystam do tego klocek select. Jeżeli warunek pierwszy jest spełniony, a więc A, zamieniam wartość na 1. Jeżeli nie jest spełniony, to jest 0. W podobny sposób stworzę drugi warunek. Jeżeli jest spełniony, to w tym przypadku jako A będzie minus 1, a jako niespełniony, czyli B, będzie wartość 0. Jak natomiast zastosować, żeby oba warunki były sprawdzane? Wystarczy w odpowiedni sposób połączyć te dwa selekty. Jeżeli warunek jest spełniony pierwszy, no to na B jest podawana wartość 1, jeżeli nie jest spełniony, to 0. Jeżeli jest spełniony pierwszy warunek, to drugi nie może być spełniony. A jeżeli oba warunki nie są spełnione, to B jest podawane na drugi select i B jest podawane na wyjście. Czyli w taki sposób możemy uzyskać wartości od minus 1 do 1 oraz 0. Nie ma wartości pośredniej. No i łączymy to wyjście z mnożeniem razy 200. Teraz będzie działać to i w przypadku pada, i w przypadku klawiatury tak samo. Cały blueprint wygląda w taki sposób. Możecie tutaj zatrzymać sobie filmik. Dajcie oczywiście lubię to, jeżeli wam się podobał. I zapraszam dalej do innych odcinków i innych gier.